dzisiejsze spotkanie Pana Jezusa z teściową Piotra może być pięknym zwierciadłem naszego stanu ducha albo stanu fizycznego. Chociaż nie jesteśmy w wieku teściowej Piotra zasadniczo, to często się tak czujemy, jak ta teściowa, zmęczeni życiem, utrudzeni. Często nie chce nam się wstać z łóżka. Jesteśmy permanentnie niewyspani. Boli nas głowa. Teściową Piotra bardzo bolała głowa. Miała... nie wiem, taki ból, który odbiera jej chęci do życia, do pracy, do służby. Wiecie, starsze osoby lubią być potrzebne, lubią krzątać się po domu, a ona miała taką migrenę, że to ją całkowicie wyłączyło z takiego normalnego funkcjonowania. No i właśnie nieraz też tacy jesteśmy, jak ta teściowa. Nie chce nam się. I chociaż może nie mamy takiego bólu, nie doskwiera nam migrena, to ogarnia nas taki stan depresyjny i nie mamy siły, chęci, motywacji, żeby cokolwiek po prostu zrobić, ruszyć palcem w domu, ogarnąć jakieś obowiązki, które wiemy, że na nas czekają. No i przychodzi do tego spotkania, Jezus podchodzi do teściowej Piotra, pewnie siada przy łóżku, widzi jej ciężki stan, widzi jej chęć, że chciałaby inaczej, chciałaby normalnie funkcjonować. Jest gość w domu i to nie byle jaki, a ona leży i nie ma siły po prostu wstać z łóżka. Jezus modli się nad tą kobietą, nagle gorączka mija, teściowa odzyskuje siły, radość życia i wskakuje na normalne tory swojego funkcjonowania. I zobaczcie, moi kochani, że nie siada pod stopami Jezusa, aby słuchać, co on ma do powiedzenia. Nie siada obok niego w fotelu, no bo bardziej to by pasowało, miała swoje lata. Nie siada obok fotelu i nie zadaje różnych pytań, nie opowiada, nie chce być wysłuchana, chociaż ma wiele doświadczeń życiowych ze względu na swój wiek. Ale co robi? Wstała z łóżka i zaczęła usługiwać gościom swoim. Poszła do kuchni zapewne. Zapytała, kto czego się napije, kto by co zjadł. I szybko na prędce, nadrabiając pewne zaległości kulinarne, ogarnęła temat tak, żeby ugościć, ukochać przybyłych. To jest właśnie to, że kiedy spotykamy Boga żywego, to nagle zaczynamy funkcjonować tak, jak jesteśmy do tego stworzeni, powołani. To znaczy, każdy robi to, w czym się czuje dobrze. Nie jest sztuczny. Kiedy spotykasz Boga, zaczynasz funkcjonować na normalnych swoich obrotach. Nie przyspieszonych, nie spowolnionych, ale taka odzywa się normalność, zwyczajność. Teściowa Piotra z natury lubiła ogarniać sprawy domowe, kuchenne, była dobrą gospodynią. I kiedy doszła do siebie, zaczęła po prostu robić to, co kochała, to co potrafiła. Pracować, służyć przybyłym do jej domu. Chcielibyśmy tak się spotykać z Jezusem, aby On nas wybudzał właśnie z jakiegoś marazmu. Aby krótka modlitwa, spotkanie z Jezusem sprawiało, że wszelkie zniechęcenie, stany depresyjne odejdą i zaczniemy na nowo funkcjonować normalnie, nie nadzwyczajnie, normalnie. Robić swoje. A każdy wie, co ma do zrobienia. Jakie obowiązki stanu na nas czekają. Kto chce porozmawiać. Jakie rachunki trzeba zapłacić. Co załatwić na mieście. Po prostu pomódl się i zacznij robić swoje. Tak jak
teściowa Szymona. Tylko to robienie już będzie pełne radości, wdzięczności, ponieważ będzie naznaczone dotykiem Boga i Jego mocą, która nas właśnie wybudza do normalnego życia.